Wracając z wycieczki do Błękitnego Oka, w drodze powrotnej do Sarandy, do hotelu, zajechaliśmy do zamku Lucuresi, który znajduje się na wzgórzu tuż nad Sarandą. Do zamku można dojść na piechotę, ale bardzo stroma i długa droga podjazdowa skutecznie zniechęca, dlatego wykorzystaliśmy to, że mamy Michaela i zawiózł nas do tego zamku. Jak widać, droga wije się takimi bardzo stromymi serpentynami. Przed nami jechało małżeństwo Toyotą i tutaj za chwilę po prostu na jednej ze stromizm nie mogli już dalej jechać i zostawili samochód i dalszą drogę udali się na piechotę. Natomiast nam, audycom Michaela z olbrzymim problemem udało nam się podjechać. Udało mu się również spalić sprzęgło. Z samego zamku, z samego wzgórza jest przepiękny widok na albańskie góry z jednej strony, a z drugiej na całą zatokę, na wyspę Korfu oraz na całe miasteczko Saranda, które jest w zatoczce. Gdzie jesteśmy? Castello, Lucrezia Castello, zamek, twierdza obronna, wybudowana przez sułtana Sulejmana Wspaniałego w 1527 roku, który napadł na Korfu i to był taki strategiczny punkt tutaj, który pozwalał mu kontrolować port w Sarandzie. Coś nieprawdopodobnego. Wykułam się? Ale zobacz, jaki widok się tu roztacza. Nieprawdopodobny po prostu. Faktycznie, że tutaj już zaraz widok jest na port. Tutaj widać właśnie tą parkę, która część drogi musiała pokonać na piechotę, bo samochód im odmówił posłuszeństwa i po prostu nie chciał pod te stromizny podjechać. Wstęp do zamku jest darmowy, także bez względu na porę dnia można sobie cały zameczek zwiedzić. Tutaj na tym zamku byliśmy bardzo późnym popołudniem. Wiał bardzo silny wiatr, także oryginalny dźwięk kompletnie nie nadawał się do tego, żeby go zostawić na tym filmie. Tutaj mamy próbkę Michaela, który chciał być naszym przewodnikiem. Niestety, znając tylko kilka słów po angielsku, resztę mówił po albańsku. Teraz właśnie tłumaczy nam, że gdybyśmy przyjechali tutaj przed południem, to byłyby o wiele lepsze warunki do tego, żeby zrobić przepiękne zdjęcia, czy też pięknie sfilmować widoki tutaj z tego zamczyska.
dlatego że no tutaj właściwie cała strona tej zatoki była już takim zachodzącym słońcem oświetlona, stąd też no, obrazy są dosyć niewyraźne. A tutaj widać dziedziniec zamku, w którym jest obecnie restauracja, a tutaj na dole jest miejsce, w którym organizowane są koncerty, wieczory albańskie. Tutaj jeszcze raz oka na zatokę. Przed chwileczką było widać wyspę Korfu, a tu to nasze miasteczko Saranda. No i to takie dwa królewskie żelazne fotele były ustawione i postanowiliśmy się uwiecznić na tle z Sarandy. No wiatr był tak silny, że nie spędziliśmy zbyt dużo czasu. No i po obejściu całego zamku postanowiliśmy wracać do domu. Tutaj tuż przed zamkiem taka ciekawostka, zresztą to już zauważyliśmy w kilku takich historycznych miejscach, że Albańczycy mają jakąś taką dziwną manierę ustawiania czegoś, co jest w ogóle nie związane z tematyką danego miejsca. I tutaj po lewej stronie przy wejściu stoi jakieś działo z II wojny światowej, które gdzieś tam znaleźli i przyciągnęli je tutaj pod ten zamek. Śmiesznie to troszeczkę wygląda. To samo było na zamku w Girocastrze, gdzie myśliwiec amerykański został postawiony na dziedzińcu tego zamku, nie mając zupełnie żadnego znaczenia tam historycznego, bo nic się takiego nie wydarzyło, ani tam ten samolot gdzieś tam spadł czy wylądował i po prostu wciągnęli go do tego zamku i ustawili na dziedzińcu. Warto ten zamek tutaj, ten Le Courcy, odwiedzić będąc w Sarandzie, bo są naprawdę przepiękne widoki. Także nawet jeżeli się ktokolwiek zdecyduje, żeby dojść tam na piechotę i troszeczkę się pomęczyć, to widoki naprawdę zapierają dech w piersiach.